Czy system operacyjny Linux nadaje się do grania? Czy da się grać w te same gry, co pod Windowsem? Jakie inne ciekawe gry można tutaj znaleźć? W tym materiale sprawdzimy, czy gry uruchamiane w przeglądarce internetowej działają jak należy. Następnym razem. Przekonamy się, czy działają typowe, współczesne tytuły pobierane ze Steama i z innych platform cyfrowych. Sprawdzimy, jakie gry są dostępne w samym systemie Linux. Dalej, czy da się uruchomić starsze, klasyczne gry dla systemu DOS. I na koniec sprawdzimy, jakie inne opcje oferuje Linux, czyli... Gry w różnego rodzaju emulatorach. Dla wielu osób, gry w przeglądarce to to samo co gry na Facebooku. Tutaj gry podzielone są na kategorie i każdy może tutaj znaleźć coś dla siebie. Jeśli komuś wydaje się, że takie gry są zbyt trudne, wystarczy spróbować, aby się przekonać, że większość z nich na początku prowadzi nas za rączkę. I to dosłownie okazuje się rączka, która pokazuje gdzie kliknąć. Niektóre pozycje mają bardzo atrakcyjną oprawę graficzną, ale oznacza to, że mają wysokie wymagania i potrzebujemy mocnego komputera, aby gra działała płynnie. Jednak najczęściej możemy znaleźć odpowiednik, który daje tyle samo frajdy i nie wymaga mocnego komputera. Jeśli jakaś gra nie działa, bo nie może uruchomić launchera, to znaczy, że nie może uruchomić dodatkowego oprogramowania i wyjść poza ramy przeglądarki, robić na naszym komputerze czegoś, nad czym nie mamy kontroli. Takich gier lepiej unikać. Warto dodać, że każda gra, którą uruchomimy przez Facebooka, wysyła do twórców gry sporo informacji na nasz temat, nasze zdjęcia, adres e-mail, listę, listę naszych znajomych, nasze posty, aktywność na różnych grupach i wiele innych danych. Trzeba pamiętać, że Facebook jest maszyną do zbierania, analizowania i sprzedawania wszystkich naszych informacji. Podsumowując. Gry z Facebooka będą działać pod Linuxem bez problemu. Warto dodać, że większość z tych gier można uruchomić bez pośrednictwa Facebooka, a wiele naprawdę ciekawych gier można uruchomić tylko poza Facebookiem. Ciekawą listę takich gier można znaleźć na stronie topgryonline.pl. Link powinien być w opisie filmu. W każdej z nich Trzeba się zarejestrować podając nasz adres e-mail. I specjalnie do tego celu warto mieć osobne konto e-mail, tylko do rejestracji w grach. Po to, aby na nasze główne konto e-mail nie przychodziły tony reklam. Jeśli ktoś ma ochotę bezpośrednio współzawodniczyć z innymi graczami, ciekawym miejscem jest strona kurnik.pl. Można tutaj grać jako gość, czyli bez rejestracji, ale najlepiej jest utworzyć swoje konto i grać zachowując wyniki wszystkich swoich gier i piąć się po szczebelkach statystyk. Oprawa graficzna jest bardzo prosta, ale celem zabawy jest współzawodnictwo. Tutaj można znaleźć godnych przeciwników w szachach. Macao! warcaby, tysiąca i wiele innych gier. Stronka ma prosty system komunikacji tekstowej, ale gdy lepiej poznamy kilku graczy, można się umówić na rozgrywkę telefonicznie, przez Facebooka, Skype'a czy w dowolny inny sposób. Wchodząc na stronę kurnik.pl, używając Linuxa, wszystko działa doskonale. Zdarza się, że dzieciaki odwiedzą dziadków albo trzeba dać zajęcie dzieciom znajomym, którzy wpadli z wizytą albo z jakiegoś innego powodu pozwolić dzieciakom pograć na naszym komputerze. W tej sytuacji prostym rozwiązaniem jest otwarcie strony freef.com Podobnych stron z grami jest w internecie mnóstwo. Ale ta nie jest mocno przeładowana reklamami i jest w miarę bezpieczna. Zawiera treści przeznaczone dla dzieci. Polecam grę dla dwóch graczy: Fireboy i Watergirl. Gramy we dwoje, na jednej klawiaturze i pomagamy sobie nawzajem. Ognisty pamperek ginie w wodzie. Wodna istotka ginie w ogniu, przy wlawie. Musimy skakać, otwierać różne zapadnie, żeby na czas dotrzeć do wyjścia. Podczas gry we dwoje tworzą się i zacieśniają pozytywne więzy, więc jest to doskonała pozycja dla dwójki dzieciaków, czy też dla dziadka z wnuczkiem. Jeśli ktoś chce bez zobowiązań tylko przez chwilę pograć z innymi graczami, to istnieje jeszcze osobna grupa gier, które najczęściej możemy uruchomić bez rejestracji i można je rozpoznać po literkach .io na końcu adresu. Na przykład warto zajrzeć na stronę sliter.io, gdzie kierujemy wężem i staramy się zablokować innych graczy, aby ich pożreć. Linki do kilku innych gier z tej rodziny umieściłem w opisie filmu. Gry hazardowe. Jeśli ktoś lubi dreszczyk emocji i trochę prawdziwego ryzyka, to pewnie odwiedza lotto.pl. I ta strona działa w przeglądarce internetowej tak samo dobrze pod Windowsem, jak i w Linuksie. Oczywiście tutaj trzeba się zarejestrować, podać swoje dane i połączyć swoje konto z systemem płatności naszego banku. Jeśli strona prosi o udostępnienie lokalizacji, trzeba się zgodzić, bo gra jest dostępna tylko dla graczy na terenie Polski. W kategorii gierki mamy gry typu samograj, w których zupełnie nie wiem o co chodzi. Ale tak na oko klikanie tych animowanych tworów nie ma sensu. To jak płacenie podatku od naiwności i fałszywych nadziei. kategorii gry. Mamy gry losowe, gdzie losowania odbywają się z różną częstotliwością. Na przykład Keno losuje co 4 minuty. Po kliknięciu system automatycznie wyznacza nam jakieś losowe numerki. Można je odznaczyć i wybrać inne i tak dalej. Całość jest na tyle prosta, że po chwili każdy powinien ogarnąć, o co chodzi. Jeśli ma być szczery, nie polecam. Wydaje mi się, że jeśli wystawię rękę za okno i poczekam dłuższą chwilę, to istnieje większa szansa na to, że wpadnie do niej jakaś wygrana, niż że wygram jakieś pieniądze na stronach lotto. Strona meczyki.pl. To miejsce dla wszystkich gorliwych fanów piłki nożnej i innych dyscyplin sportowych, pomagająca w testowaniu naszego szczęścia, pompująca adrenalinę i dająca szansę na wygraną razem z naszymi ulubionymi drużynami. Stąd mamy bezpośrednie połączenie do kilku miejsc, gdzie można obstawiać wyniki meczy. Linki do zakładów na stronach bugmacherskich sts.pl e fortuna.pl betclick.pl totalbet.pl superbet.pl Jeszcze kilku innych. Wszystkie wyglądają i działają podobnie. Trzeba się zarejestrować i można obstawiać. Używając Linuksa, Możemy to wszystko zrobić bez problemu. Podsumowując, czy ktoś rozwiązuje krzyżówki, gra w szachy, gra na komputerze w tą lub inną grę, każda z tych aktywności pomaga w stymulowaniu pracy umysłowej, treningu percepcji i spostrzegawczości, refleksu. Gry komputerowe to symulatory wielowątkowych procesów decyzyjnych. To zabawa w wypełnianie czasu czymś interesującym. Oczywiście, zawsze warto pamiętać, że najlepsze gry i zabawy to te w zwykłym, fizycznym, realnym świecie. Jeśli udało się Tobie dotrzeć aż do tego miejsca, to wow! Jestem pod wrażeniem, że zasłużyłem na łapkę w górę. Jeśli masz jakieś problemy, pomysły, pytania, napisz w komentarzu. Będę wiedział, w jakie tematy mam się wgryzać. I to chyba tyle w temacie Linuxa i gier przeglądarkowych. Zajrzyj tu jeszcze kiedyś. Cześć.